Dzień dobry kochani, wspólnie z Vroactive przygotowaliśmy dzisiaj dla Was specjalny zestaw piławski po to, żebyście mogli się jeszcze lepiej przygotować do nadchodzącego biegu. Jeżeli nie wiecie doskonale, jak wygląda jeszcze trasa, a nawet jeżeli już byliście tam w zeszłym roku, to z pewnością ten zestaw, który dzisiaj dla Was przygotowałem, będzie doskonałym uzupełnieniem Waszych treningów, tak więc mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Głównym celem dzisiejszego naszego małego tutoriala jest pokazanie Wam, co jeszcze możecie zrobić dla siebie, żeby Wasz trening był bardziej efektywny, żeby było później bieganie jeszcze bardziej bezpieczne. Na pewno skupimy się głównie na dolnych partiach naszego ciała, ale również postanowiłem, żeby tutaj wpleść pewne elementy wzmacniające kręgosłup. Tak więc zaczynamy do dzieła. Oczywiście również bardzo ważną rzeczą, zanim zaczniesz jakikolwiek trening, jakiekolwiek przygotowania, jest rozgrzewka, szczególnie gdy masz w planie tego dnia wykonać trening biegowy, dlatego nie zapominaj o tym. Pokażę Ci tutaj taki krótki zestaw, który ja zazwyczaj sobie wykonuję, aby mieć pewność, że moje całe ciało jest przygotowane do wysiłku. Tak więc zaczynamy sobie zazwyczaj od góry, pójdziemy w dół. Kilka powtórzeń wystarczy, aby zidentyfikować jakiekolwiek potencjalne problemy. Jeżeli one są obecne w postaci jakiegokolwiek bólu, należy się tym zająć. Dzisiaj nie będziemy poświęcać na to czas. Zaczynamy od obrotów głową. Kilka razy w prawo i w lewo. Kilka razy góra i dół. Oczywiście pokazuję taką skróconą wersję. Kilka obrotów, żeby mieć pewność, że mój kark, moja szyja są przygotowane na ten wysiłek. Następnie zaczynam krążyć sobie ramionkami. Delikatne obroty. W bieganiu również warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na górze, aby mieć pewność, że mamy pełną stabilizację w czasie biegu, bezpieczny bieg. To nie tylko nogi, do tyłu tak samo. Kilka skrętów, obszernych ruchów za siebie i już góra zaczyna pracować. Oczywiście w swoim wykonaniu postaraj się zrobić troszeczkę więcej tych powtórzeń. Ja tylko tak na szybko pokazuję, aby podać Ci jakiekolwiek pomysły. Jeżeli masz jakieś inne sprawdzone formy rozgrzewki, to jak najbardziej stosuj je regularnie, tak żeby w Twoim treningu nie było takiej opcji, że wychodzisz do biegania i nie zrobiłeś jeszcze żadnej rozgrzewki. Ok, poruszamy sobie troszeczkę jeszcze kolanami, poruszaliśmy biodrami, poruszaliśmy całym kręgosłupem, więc warto zadbać o ten każdy z tych najważniejszych stawów. I na sam koniec troszeczkę właśnie tutaj kolano jeszcze w takiej płaszczyźnie, troszeczkę do boku, trochę obrotów, oczywiście druga noga i następnie kilka wymachów, tak żeby rozluźnić tutaj nasze główne grupy mięśniowe i poruszyć każdym ze stawów. Po czymś takim będziemy już gotowi do następnych ćwiczeń. Po takim dynamicznym rozciąganiu, lekkiej aktywacji wszelkich mięśni byłoby warto na pewno zastanowić się nad tym, żeby rozluźnić to, co być może zidentyfikowaliśmy w trakcie takiej rozgrzeweczki, jako te napięte części ciała. I tutaj oczywiście mamy dostęp do różnego rodzaju sprzętów u nas w klubie, aczkolwiek Ty w domu możliwe, że ich nie posiadasz. Pomimo ich powszechnej dostępności, wiadomo, są to różnego rodzaju gumy oporowe, są to wałeczki, które prawie każdy już ma w domu. Ja jednak chciałbym skupić się na ćwiczeniach dzisiaj, które będą do wykonania przez każdego w każdym miejscu, o każdej porze dnia i nocy, bez żadnego sprzętu. Tak więc zaczniemy sobie tutaj od najprostszych rzeczy. Najpierw kawałek miejsca oczywiście się przyda, jeżeli jesteś wrażliwą osobą, możesz skorzystać z takiej maty, pianki do jogi, tak żeby przygotować się i kilka sekund chociaż w takim skłonie wykonaj sobie, żeby rozluźnić nieco taśmę tylną, czyli te wszystkie nasze mięśnie znajdujące się z tyłu ciała. Jeżeli jesteś dość gibką osobą, z pewnością po chwili będziesz w stanie sięgnąć do palców stóp. Oczywiście nie rób tego na siłę, jeżeli czujesz jakikolwiek ból, daj sobie troszeczkę więcej czasu. Następnie, drugą rzeczą, którą często wśród biegaczy mamy, są tak zwane shin splints, czyli tutaj ból związany z okolicami piszczeli i to też dobrze sobie porozluźniać w taki sposób, siadając na, może nie na piętach, ale w taki sposób na piszczelach i delikatnie zaczynając od samego siadu, jeżeli to Cię boli, przechodząc później w takie lekkie unoszenie kolan do góry. Jeżeli to nie sprawia problemu, po 5, po 10 razy, fajnie, mamy pewność, że ten mięsień, ta grupa mięśni tutaj przypiszczelowy i cała reszta funkcjonują całkiem sprawnie, więc możemy sobie spróbować obydwie nogi na raz. Nawet takie bujanie się to zamieni lekkie. Często zdarza się tak, że tutaj będziesz odczuwać różnego rodzaju ból, szczególnie w stawie skokowym i wynika to z dużego napięcia, więc warto o to zadbać, żeby później bezpieczniej biegać. Kolejnym również dość znanym ćwiczeniem jest tak zwana swastyka, czyli taki siad, w którym 90 stopni zginamy jedno kolanko i drugie. I tutaj najpierw sobie siedzimy, tak? Jeżeli sprawia nam to jakikolwiek problem, to posiedźmy. Spędźmy trochę czasu w tej pozycji, tak żeby rozluźnić tutaj nasze bioderka.
Czasami zdarza się tak, że gdzieś tam jakiś przywodziciel jeszcze ciągnie, więc warto też o to zadbać. I gdy już mamy pewność, że jest to dla nas wygodna pozycja, wyciągamy tą nogę z tyłu, prostujemy drugą nogę, zginamy tą naszą pierwszą, nazwijmy, nogę, zaciągamy tą tylną do tyłu i wykonujemy to sobie kilkanaście razy. Dodatkowo, w momencie, kiedy już przestaje nam to sprawiać problem, możemy też dodać do tego sobie jeszcze jeden ruch, takie wyjście w górę z bioder, hop i powolutku w dół. Ok? Również wykonujemy kilkanaście razy. Dodatkową, trzecią częścią również może być lekki wykrok do przodu, co wyglądałoby w taki sposób. Odkładając tą nogę do tyłu, staramy się, żeby był to ruch płynny, jednolity, nieprzerwany. Ponownie wykonujemy sobie tutaj kilkanaście powtórzeń. Jeszcze jedną ważną częścią ciała, którą należy rozciągnąć, będą na pewno łydki, które często bywają długo zmęczone po bieganiu, a więc proponuję tutaj kilka sposobów. Jednym z nich będzie oparcie się o ścianę i delikatne przyciąganie się na prostej nodze, jak najwyżej ustawione palce. Wiadomo, że na początku być może będzie to taka pozycja, z czasem coraz wyżej będzie tu fajnie odczuwalne rozluźnienie. Łączymy to z wydechem w fazie końcowej i od 20 do 30 powtórzeń na nogę pozwala się jej rozluźnić. Drugim sposobem będzie tutaj znalezienie jakiegokolwiek stopnia, progu czy jakiegoś wzniesienia, gdzie będziemy mogli oprzeć sobie nogę w połowie. Bardzo znana metoda. Ważne, żeby to wykonywać powoli, bardzo głęboko, wysoko do góry, na maksa. Przytrzymać troszeczkę, opuszczać powoli i również wykonujemy na każdą stopę od 10 wzwyż powtórzeń, jeżeli chcemy uzyskać tutaj jakiś trwalszy efekt. Nie możemy również zapomnieć o tak ważnej grupie mięśni jak kulszowo-goleniowe, czyli dwójki przede wszystkim i pośladki, które porozciągamy sobie w taki również dość dynamiczny sposób. Ustawiamy dłonie tuż obok naszej stopy, kolanko z tyłu sobie leży na ziemi i delikatnie około 10-15 razy wycofujemy biodra, delikatnie z wydechem. Po chwili, jeżeli nasz zakres jest odpowiedni, możliwości są, odsuwamy się troszeczkę dalej, dłonie będą tutaj na wysokości pięty. Jeżeli jest jeszcze większy zakres, możemy się odsunąć jeszcze dalej. I na koniec przesuwamy naszą stopę na wysokość palców, jak najdalej w bok, również kilka razy prostując kolano i wyrzucając nasze biodra do tyłu. Na koniec druga nóżka. Gdy mamy rozluźnione stawy skokowe i dwójki, możemy też poświęcić chociaż chwilkę na czwórki. Jest wiele różnych metod. Wprawdzie ta będzie nie dla wszystkich dostępna. Jeżeli tutaj odczuwasz ból, to być może będzie tylko i wyłącznie możliwe siedzenie w tej pozycji, ale również lekkie odchylenie ciała do tyłu. Jeżeli czujesz się zagrożony pod jakimkolwiek względem, tutaj podłóż sobie jakiś koc czy coś miękkiego, tak żeby cię wspierało. Idealnie do tego nadaje się oczywiście piłka lekarska. Nie zawsze mamy ją pod ręką, aczkolwiek to też pogłębiane. Ta pozycja pozwoli nam na lekkie napięcie czwórek, a w efekcie uzyskanie rozciągnięcia tych mięśni. Ok, gdy wszystko mamy już porozluźniane, zaktywizowane, możemy zacząć delikatną pracę nad wzmacnianiem naszego organizmu, tak aby później w czasie biegu on się po prostu najzwyczajniej w świecie mniej męczył. Zaczniemy sobie od dość popularnego ćwiczenia o nazwie Glute Bridge, czyli ustawiamy się pozycji leżącej na plecach, oparte obie stopy nieco zbliżone do pośladków
i zaczynamy podnosić tyłek do góry. Przytrzymujemy sobie chwileczkę w napięciu i opuszczamy. Następnie możemy zmodyfikować to ćwiczenie poprzez podniesienie jednej stopy w kierunku sufitu i nadal kontynuujemy tę samą pracę. Po czym zmieniamy sobie nogę i druga. Na koniec możemy zmodyfikować delikatnie to ćwiczenie, odsuwając lekko stopy od siebie, opierając się tylko na piętach i kontynuując podobny ruch. To ćwiczonko z pewnością wzmocni nasze nóżki, ale również i biodra, a także troszeczkę nawet i brzuch. Kolejną propozycją ćwiczenia, które poprawi zdecydowanie Twoją równowagę, balans, czucie, kontrolę ciała w trakcie biegu, będzie taki przysiad w kilku pozycjach. Najlepiej zrobić sobie jest to na bosaka, więc zdejmę buty w tym momencie. I zaczynamy od tego, że przykładowo stojąc na linii, tak jak w tym momencie, wybieram sobie nogę, od której chcę zacząć. Powiedzmy, że będzie to najpierw noga lewa. Staram się aktywnie używać, czyli cały czas te mięśnie pracują. Wysuwam delikatnie do granic możliwości, ale znowu nie tak, żeby się tam pięta oderwała, nogę do przodu. Delikatnie dotykam pierwszego punktu i ponawiam ten sam proces co 45 stopni. Delikatnie dotykając ziemi, tak jakby tam znajdowało się, nazwijmy to, jajko. Nie chcę go rozbić do tyłu i kontynuuję w tę stronę i jeszcze w tamtą. Za każdym razem, gdy wracam, delikatnie sobie odkładam nogę, po czym zmieniam nogę i robię to samo z drugiej strony. Oczywiście w drugiej rundzie mogę sobie tutaj zrobić dwa powtórzenia w tym samym miejscu i cała taka rundka zajmie dwa razy dłużej, co sprawi, że będę oczywiście dużo bardziej skupiał się na pracy mięśni głębokich. Możemy tak kontynuować do 3, 4 czy nawet 5 powtórzeń. Doskonale wtedy będziemy czuć zarówno tutaj wszystkie mięśnie głębokie, ale również wzmocni się nam na pewno stopa, która będzie zdecydowanie mocniejsza w trakcie biegu. Kolejną gamą ćwiczeń, które bardzo pozytywnie będą wpływać tutaj na rozwój siły nóg, będą wykroki, zakroki wszelkiego rodzaju. Ćwiczenie, które jest bardzo znane, ale często nie do końca poprawnie wykonywane. Stajemy sobie znowu na jakiejś wyobrażonej przez siebie linii, najlepiej ułożyć ręce na biodrach i zdecydowanie wysuwamy jedną nogę do przodu. Zwracamy tutaj uwagę na to, aby nasz piszczel był ustawiony prostopadle do ziemi. Najczęstszym błędem jest przesunięcie kolana do przodu. Ułatwia to oczywiście pozycję, również pochylenie klatki piersiowej do przodu. Będzie nam troszeczkę ułatwiało początkowo tą pozycję, ale ćwiczenie wówczas będzie wykonywane niepoprawnie. Będziemy przeciążać pewne grupy mięśniowe, dlatego noga jest zdecydowanie do przodu. Kolano staramy się odchylać na zewnątrz, stopa natomiast leciutko do środka i z takiej stopy możemy się porządnie oderwać, odepchnąć, stanąć do linii prostej i wejść na drugą stronę. Podobnie możemy wykonać też zakroki. W tym przypadku jedyną różnicą będzie tutaj to, że noga wychodzi do tyłu. Oczywiście istnieje wiele różnych wariantów tego ćwiczenia. Jeżeli masz dostęp do jakiegokolwiek przedmiotu, takiego jak kettlebell, czy sztangielki, czy sztangi, czy nawet piłki, worki, jakiekolwiek, możesz je trzymać przed sobą, możesz je trzymać na plecach, możesz również je trzymać nad głową, co będzie najtrudniejszym wariantem na początek. Jednak polecamy te najprostsze. Oczywiście kolejnym ćwiczeniem są przysiady, które wszyscy znają, ale nie zawsze również wykonują je dobrze, dlatego należy popatrzeć, skupić się i spróbować tego wariantu. Nogi ustawiamy na szerokość barków, napinamy lekko brzuch, napinamy lekko pośladki. Wchodząc w dół, staram się skierować kolano na zewnątrz, trzymać klatkę piersiową pionowo, jak najbardziej to możliwe, i schodząc w dół robimy jednocześnie wdech przez nos.
Przysiad jest głęboki, nie robimy pół przysiadów, chcemy mieć pełny zakres, siłę całej jego ciągłości, dlatego wykonujemy przysiady głęboko, starając się o napięcie brzucha w całej jego długości. Unikamy też stawania na palcach, czy tylko na piętach, przechylania się jakiegokolwiek kolan do środka. Będą to wszystko błędy, które będą powodowały, że jeżeli zdecydujemy się na użycie ciężaru w trakcie tego ćwiczenia, to z pewnością możemy nabawić się jakiejś tutaj krzywdy. Innym ćwiczeniem, które również bardzo fajnie będzie działało na nasze nogi, będzie tak zwany przysiad bułgarski. Tutaj potrzebujemy dostępu do jakiegoś podwyższenia. Może być to ławeczka, może być to jakiś boks, jeżeli jesteś w klubie, czy w jakikolwiek stopień. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żeby to była w miarę stabilna rzecz. Opieramy sobie z tyłu nogę, ta z przodu wykroczna, dość daleko i schodzimy na dół. Te same zasady, co w przypadku wykroku, z tym, że inaczej pracuje tył. Bardzo fajna praca. Po chwili zmieniamy sobie nóżkę i kolejna seria. Zwracamy tutaj na te same rzeczy uwagę, czyli na to, żeby kolana nie pracowały nam do środka, na to, żeby kolano nie wychodziło do przodu względem naszej kostki. Finalnie, jeżeli chodzi o nasze nogi, kończyny dolne, biodra i kręgosłup, zadbajmy również o takie pozycje jak poprzednio na jednej nodze. Tym razem będzie to tak zwany martwy ciąg na jednej nodze, czyli inaczej mówiąc jaskółka. Zaczynamy podobnie jak w tym ćwiczeniu, gdzie wysuwaliśmy nogę do przodu, z tym, że tym razem noga będzie szła do tyłu i również mocno musimy skupić się na tym, aby zachować równowagę. Do tego najlepiej byłoby pozbyć się obuwia. Będzie dużo, dużo bardziej efektywne to ćwiczenie. Jak ono wygląda? Podnoszę jedną nogę do przodu. Zaczynam wycofywać biodra do tyłu, uginać lekko kolano i pochylać klatkę piersiową jednocześnie. Na początku możesz mieć takie wrażenie, że należy schylać jak najgłębiej, jednak przestrzegam przed tym, nie jest to najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest pilnowanie kontroli ruchu i tego, żeby nasza noga unosiła się jednocześnie razem z tułowiem opadającym, tak żeby była ona niejako jego przedłużeniem i żebyśmy czuli to połączenie, to napięcie ciała. To będzie najważniejsze, a czy zejdziemy głębiej, czy płycej, nie ma to dużego efektywnie znaczenia, bo będzie to ograniczone naszą mobilnością. Więc jeżeli popracujemy nad rozciągnięciem naszych mięśni dwugłowych, to na pewno z pewnością wpłynie na efektywność i dalszy zakres tego ćwiczenia. Tak więc jeżeli jesteś w stanie to wykonać poprawnie, możesz zacząć myśleć o dokładaniu jakiegoś ciężaru w postaci odważnika kettlebell, czy jakiejkolwiek właśnie piłki, czegokolwiek tam masz pod ręką. Tak naprawdę polecam to ćwiczenie, bardzo fajnie rozwija tutaj tylną taśmę, pośladki uda i kontrolę nad własnym ciałem, co jest bardzo ważne w czasie biegania. Nie możemy też zapomnieć, jeżeli chcemy być uniwersalnym biegaczem, silną osobą, zdrową, sprawną, o tym, że to wszystko, co znajduje się powyżej pasa, również ma duże znaczenie w trakcie biegu. Jeżeli zignorujesz to wszystko, na pewno nie będziesz biegaczem kompletnym, dlatego uzupełnieniem takiego treningu będą planki, pompki, wszelkiego rodzaju podciągnięcia na drążku. Te wszystkie ćwiczenia, które tutaj u nas w klubie w Box 74 regularnie wykonujemy po to, aby każdego, nie tylko biegaczy, wyposażyć w jak najlepszą wiedzę o tym, jak być sprawnym człowiekiem. Jak to może wyglądać? Pompeczki. Plank. Plank bokiem. I mnóstwo, mnóstwo różnych innych ćwiczeń, które oczywiście spotkacie u nas na treningach, na które bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ćwiczenia, które przedstawiłem Wam tutaj, przydadzą się. Oczywiście miejcie na uwadze to, że należy wykonywać je po dobrej rozgrzewce, że należy zadbać o różnorodność, czyli nie chcemy powtarzać każdego ćwiczenia na każdym treningu, ewentualnie
kilka treningów możemy sobie wykonać różnego rodzaju progresje, od najłatwiejszych do najtrudniejszych wariantów, jeżeli chodzi o ilość powtórzeń celowo. Nie omawiałem tego tutaj na tym filmie, ponieważ dla każdego inna ilość będzie wystarczająca, żeby poczuć dany mięsień, daną część ciała, tak więc dostosujcie to do siebie. Jeżeli potrzebna jest Wam pomoc w tym zakresie, jak najbardziej zwróćcie się o nią do nas lub do innego wykwalifikowanego i doświadczonego trenera. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam Was na Piławską Skałę, która już niebawem, zapisy nadal trwają, więc zanim wszystkie miejsca zejdą, zapisujcie się i do zobaczenia na miejscu w Piławie Górnej. Cześć!